Kochani, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w Oh My Goodness, mam za daleko mikrofon. W kolejnym odcinku Disney Dreamlight Wally jestem przezdenerwowana, bo nie dość, że ostatnie prawie pół tygodnia to było naprawianie mojego komputera, na który wsiadł prawdopodobnie jakiś wirus, to dzisiaj oczywiście musiałam robić format całego komputera, w większości ustawień sobie nie zapisałam, po czym się okazało, że mój najnowszy film zapisał się w formacie, który nie jest w stanie być odczytanym przez mój program do montażu i renderu, więc muszę nagrywać ten odcinek od nowa i nie widzieliście tak naprawdę, co się wydarzyło, bo nawet nie dało się w żaden sposób tego odzyskać. Przede wszystkim mamy już dom dla Stitcha. Stitchu przyznał się wprost do tego, że on kradł skarpetki po to, żeby mieć tak zwany paliwo, żeby mieć z tego paliwo, bo chciał znaleźć pomoc, żeby uciec przed zapomnieniem i uratować wszystkich. Niestety przez to całe zapomnienie on dosłownie zapomniał i się zgubił, więc dzięki nam wrócił i bardzo się cieszę, że w końcu ma swój dom. Więc Stitchu ma swój dom, a my idziemy zobaczyć do naszego Goofiego, czy on się znajduje w restauracji, bo jeżeli tak, to musimy z nim pogadać. Tak, potrzebujemy fishing trapa. Tak, czyli żeby ogarnąć to, potrzebujemy wormsy. Skąd wziąć wormsy? To mnie bardzo ciekawi. Bo my chyba tego w... jakby w tym nie mamy, prawda? Nie wiem, czy to będzie w rybach. Chyba nie. Chyba... O Jezu, jakie paskudne są te ryby. Niektóre to jest niesamowite. Potrzebujemy robali. A skąd weźmiemy robale, to nie mam pojęcia, pewnie zaraz będę musiała to wygooglować, także zaraz to też wygooglujemy. Mamy softwooda, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, zobaczmy skąd wziąć wormsy. Worms Disney. No jest, powiem wam szczerze, jestem mega zdenerwowana, bo nie dość, że męczyłam się z komputerem, część rzeczy po prostu się pozbyłam, bo tak naprawdę nie wiedziałam, co już było zainfekowane na tyle, że ja po prostu nie byłam w stanie tego uratować, bo przynosiłam najważniejsze pliki, to jest oczywiście moje mody do Simsów, no bo co innego. I stwierdziłam, że no nie daj Boże, może jakoś uda nam się poradzić, ale oczywiście jeszcze mój program do renderu musiał mnie oszukać i wyśmiać i mnie już chyba nic, słuchajcie, nie zdziwi. Dobra, żeby zdobyć te wormsy, musimy iść do Glade of Trust i coś, co jest blisko wody, czyli rozglądamy się, czy są jakieś miejscówki blisko wody, gdzie gra każe nam kopać i gdy tak się stanie, przy okazji pozbieramy sobie jakieś tutaj cośki, gdy tak się stanie, to powinny tam właśnie znajdować się nasze wormsy, których potrzebujemy do ogarnięcia tegoż tematu. Tutaj na razie niczego niestety nie widzę, więc po prostu będziemy albo próbować na oślep, na razie zbieramy co tutaj jest, żeby sobie jakoś poradzić i nie marnować oczywiście czasu i zaraz się cofniemy po prostu, słuchajcie, bo mamy pełną energię i w ten sposób zrobimy to, co mamy zrobić, bo przy okazji oglądam się, czy słuchajcie, nie ma tutaj drewna. O, nie wiem, czy tutaj będą robale, bo one miały być blisko wody, więc chyba musimy się kołysać tylko blisko wody, więc tak zrobimy. Najgorsze jest to, że ścieżka mi się zbugowała. A to nie jest fajne. Ja lubię mieć ładną ścieżunię. No dobra, no to spróbujemy. O, przede wszystkim weźmiemy te kwiatki, bo one mogą się przydać do questa z naszą mini. Tu nic nam nie wypadło. Tutaj wypadł kamień. Kamień do zrobienia asfaltu, słuchajcie. Będziemy robić drogi, no. Nic mnie już chyba nie zdziwi. Bawić się bawimy. Szukamy robali. Świetna praca, moja ulubiona. Czy tu mamy robale? Nie, tu mamy pieniądze, więc trochę przypał. Kolejne weźmiemy. O mój Boże, shop się tam patrzy. Ogólnie trochę to potrwa, zanim odblokujemy drugą część Glade of Trust, więc... o, coś tu się świeci, myślałam. No, ciężko, powiem wam szczerze, tutaj o to pociągnąć, bo nie mam żadnego miejsca specjalnego do kopania, ale dobra, po prostu będziemy kopać
jak możemy, gdzie możemy, czym możemy, prosto przed siebie. I tak powiem wam, że zbieranie kleju, czyli gliny tam, wiadomo, jest najgorszym, najgorszą rzeczą ever. I ja nawet nie wiem, czy ja mam kogoś od digging. Wydaje mi się, że nie. Więc zaraz sobie zobaczymy. Z nim mam co? Zbieranie. Z nim jeszcze nie mam. Z nim mam te ryby. Tutaj mam co? O, z Remim mam. Więc Remiego na pewno byśmy mogli na to wziąć. I patrzcie, ile tu już jest postaci, które można odblokować. A ja jeszcze ich nie odblokowałam. Nie chciałam wam bardzo spoilerować, ale to nic. Ej, no kurde, no. To gdzieś tu blisko wody powinno się znajdować i powinno się świecić. A mi się wcale nie robi. To już shower. Tu jest ten taki kamień bardzo widoczny. To gdzieś to tutaj powinno być, ale chociaż w sumie nie. W sumie to nie wygląda jak na tym zdjęciu. Powiem wam, ciężko, ciężko. Powinnam mieć po prostu miejsce, gdzie bym je wykopała na luzie, ale dobra. Spróbujemy, pokopiemy, zobaczymy, co się stanie. Bo na razie nic mi się tu nie wyświetla. Zastanawiam się, czy w ogóle stoję w dobrym miejscu. Wydaje mi się, że nie. Bo ten kamień, który jest tam na zdjęciu, wygląda trochę inaczej. Wygląda trochę jak ten, ale trochę nie jak ten. Nie wiem, czy to jest dobre wytłumaczenie dla was. Chyba nie. W każdym razie powinnam mieć raczej złoty taki... o, tutaj niby. Czy to powinno być gdzieś tu chyba? Bo to wygląda jak ten kamień na zdjęciu u typiarki, który widziałam. Ale kurde blaszka, no patrzcie, my nie mamy tutaj tych robali. I teraz pytanie, czy ja po prostu nie umiem szukać, czy naprawdę tych robali nie ma, albo czy one po prostu mi się jeszcze nie zrespiły. Nie mam totalnie pojęcia. Wydaje mi się, że jestem w dobrym miejscu. Ale dobra, przyjdziemy się, zobaczymy jeszcze, co się dzieje na przykład na plaży. Tutaj niestety chyba robali nie dostaniemy. Też nie zobaczycie, jak odbieram rybki, bo już te rybki odebrałam. Jak widzicie, jest tutaj straszny syf w tej wiosce, gdyż ponieważ... O, i tu jest rozwalony... Ciekawe, czy mogę coś zrobić z tym rozwalonym statkiem. Jest strasznie syf, ponieważ ja przez w sumie pół tygodnia nie miałam... Oh my goodness, what is that? Dlaczego nie mogę tego podnieść? Aha, no i tyle. Z tym też nic w sumie nie mogę zrobić. Tej i tak nie mogę na razie naprawić. No powiem wam, ciężko jest, nie? Niektóre rzeczy albo się nie pokazują, albo się nie dropią, albo nie wiem, człowiek już tak naprawdę nie umie ich szukać. Zobaczmy, kto jest Aharemi i tylko ten. To na razie nas mało interesuje. Tutaj te potrzebują kropnięcia, ale nie będziemy. I wróćmy się do tego Forest of Valor. Może tym razem coś się nam pokazało do wykopania. Tutaj dalej niestety nic nie widzę. No bo bez przynęty nie złowimy tej łyby, więc potrzebujemy przynętę. A ja tu dalej nic nie widzę. I się naprawdę zastanawiam, czy powinnam teraz to kopać na ślepo, czy ja po prostu coś źle robię. Bo według zdjęcia, no to w teorii to powinno być gdzieś tutaj, prawda? O, i Mini sobie tutaj chodzi cały czas. No mówiłam wam, że Mini akurat bardzo, bardzo lubi. Dobra, zobaczę jeszcze jeden, jakiś inny poradnik z nadzieją, że tam mi pokażą, gdzie je zdobyć. A w międzyczasie sobie tutaj troszeczkę posprzątam. Dobrze, tak. Freaky cookies, leave me alone. Near the ponds in the peaceful meadow. In the peaceful meadow! Ja nawet nie patrzyłam w tym miejscu, w którym miałam patrzeć i się dziwię, że słuchajcie, coś nie działa. Patrzcie, no możecie się po prostu najzwyczajniej w świecie nauczyć na moich błędach. Bo ja powinnam kopać tak naprawdę tutaj, a dałam się załatwić obrazkowi, który w sumie nic nie dał. O, i tu nawet ma sens to, że tych dziur jest bardzo, bardzo dużo blisko tych miejscówek. I tu powinny być robale. I są. Więc w końcu coś, słuchajcie, ruszyło. Mamy jednego robala.
Chciałabym to zakopać i słuchajcie, zjemy coś, bo oczywiście już nasza postać zaraz tu umrzy. Już jemy, tutaj nie ma miejsca do łowienia. O, tutaj powinien być robal. Aha, będą mi kazać dużo kopać, widzę. Okej. Robal. W końcu robal, czyli widzę, że dali moją ulubioną zasadę. Nim dalej, tym lepiej. Teraz tu pytanie... Oj. Oh no! Będzie dziura. Halo, chcę to naprawić. Co ja zrobiłam? No. O. O, dobra. Trochę mi głupio. Przepraszam. Przepraszam, ludzie mieszkający tutaj. Już więcej nie będę wam kopać rzeczy. Teraz pytanie, gdzie jest ostatni robal? O, mamy go. Dobra, i pewnie teraz musimy skraftować tą... craft a fishing trap, oczywiście, że tak. Tak, żem czuł. I nie ten przycisk, oczywiście. Nie, nie tu. Functional items. Digging training? Okej, to są jakieś rzeczy. O, fishing trap. Super. Near the dock on the Dazzle Beach. Near the dock. To musimy to zostawić gdzieś tutaj, prawda? Bo doki w teorii to chyba to tu. Tak, tak sądzę, więc zostawimy ją gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że to zadziała. I o, na przykład, nie wiem, tutaj? Talk to Maui. Gdzie jest Maui? Czy Maui jest w swoim domu? Nie jest w swoim domu. Jest z jakiegoś powodu w domu u naszego pana Merlina. W ogóle u was też jest taka paskudna pogoda? Czy to chłopco się w drzwiach nie mieści? W ogóle co jest? Tak, i że za niedługo się pojawi, oczywiście. I mamy do niego przyjść, kiedy coś się uda złowić. I teraz musimy wrócić się na miejsce i z tego, co się orientuję, łowić tam obok. Tylko mnie ciekawi, czy ja teraz rzeczywiście to dobrze postawiłam. Bo w sumie to szczerze nie jestem pewna. Bo my to postawiliśmy... O! I tu jest złote, ale czy to się podlicza jako ten L, który mieliśmy złowić? Czy ja powinnam łowić w innym miejscu? I don't know. O nie, Ursula, idź sobie. Dziewczyno, Boże, czemu wszyscy do mnie podchodzą, cokolwiek zrobię? Czujesz jak gwiazda? O, czy to nie jest... O, mamy L! To za pierwszym podejściem. Dobra, i teraz musimy go zanieść do Małego, który dalej nie potrafi się zmieścić w drzwiach, o dziwo. Dzień dobry, przyjacielu. Mam dla ciebie rybę. O, Martyniusz, tu jesteś. Opowiadałem ludziom o swoich wszystkich osiągnięciach. O, i dawałem też im hacker tips. O, znalazłaś rybę. Tak, super. Teraz możemy ją urosnąć na plaży. I nie zapomnij, aby ją podlewać. I wtedy z tego wyrośnie drzewo kokosowe. Bardzo lubię kokosy. Kiedy będziesz mogła, przynieś mi jeden. Bury the L on the beach. Dobrze, ale my i tak pewnie będziemy musieli ten L przenieść. Mam nadzieję, że będzie można tak zrobić. O! Jakieś rybki się pozbierały, czy nie? Halo? Moana, nie? Ale zawsze coś. Dobra. Ja teraz nie wiem, w jaki sposób ja mam to zrobić. Czy ja mam... pewnie... Może wykopać dziurę? Plant seed L. No i slay. I teraz... Tend to the crop until it grows in a coconut tree. It's coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. The coconut nut is a big, big nut. But the delicious nut is not a nut. It's a cocoa fruit. It's a cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family. Yay, 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 yay. Widzicie, ile rzeczy tu się dzieje naraz? Ja po prostu jestem w szoku. I taki syf mam w tej wiosce, no to mnie przeraża. Ja przerażam biedne zwierzętka. Dobrze, kochani. Zapraszam was do następnego odcinka, gdzie mam nadzieję, już wyrośnie nam nasze drzewo kokosowe. Także widzimy się w następnym. Miłego i na razie.